W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten czas, który nam dajesz. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami na wszystkich drogach naszego życia. Prosimy Cię, daj nam odkrywać Twoją obecność przy nas w czasie tego Wielkiego Postu razem z Maryją i świętym Józefem. Amen. Jest. Wiecie, że moim pasterzem, prawda? I waszym też pasterzem. I ten pasterz, Pan Jezus, dzisiaj mówi do swoich uczniów takie słowa. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, czyli pukajcie, a otworzą wam. Każdy, kto prosi, otrzymuje. A kto szuka, znajduje. A ten, kto kołacze, czyli puka, będzie miał otworzone. Pan Jezus mówi dzisiaj o wytrwałości. Czyli to nie ma tak być, że raz się pomodlimy, następnego dnia nie dostaniemy, i koniec. To mówimy sobie, a to nie, to Pan Jezus w takim razie chyba nie chce ze mną rozmawiać. To nie jest tak. Bo wiecie co? Bo my sobie żyjemy w takim świecie, że wszystko mamy od razu. Że dostajemy od razu. Że odpalamy telefon i mamy od razu informację. Że włączamy telewizor i mamy od razu informację. Że chcemy na przykład coś zjeść, zamawiamy przez telefon i chcemy mieć od razu. A tutaj potrzeba trochę wytrwałości, czyli trzeba trochę poczekać. Macie w sobie trochę wytrwałości, cierpliwości? Jeśli poprosicie o coś rodziców, to chcecie mieć to od razu? Czy możecie chwilę poczekać? Pan Jezus mówi dalej w tej Ewangelii o tym, że jeśli któregoś z was syn poprosi o chleb, to czy tata podaje mu wtedy kamień? Albo kiedy ten syn poprosi o rybę, to czy ten tata może mu podać węża? No nie, no przecież tata nigdy czegoś takiego by nie zrobił. Ani mój tata, ani twój tata. Przecież by czegoś takiego nie zrobił. No a przecież Pan Bóg jest tak bardzo dobry. Przecież jest dużo od nas lepszy, doskonalszy. Więc jeśli go prosimy, to na pewno dostaniemy. Ale to, o co prosimy, musi być dobre. Dobre. Pan Bóg daje rzeczy dobre. Gdybyśmy poprosili, o, chcę być najlepszym piosenkarzem na świecie, bo ja tak śpiewam, to Pan jest pasterzem moim i niech będę najlepszym piosenkarzem na świecie, niech wszyscy na mnie patrzą. Takie mam marzenie i takie mam pragnienie i o to proszę Pana Boga. No to przecież Pan Bóg mi tego nie da, bo tu chodzi o to, żebym ja był najważniejszy, najistotniejszy. Pan Bóg nie chce przecież, żebym zrobił sobie krzywdę. Pan Bóg chce mojego dobra i dla mojego dobra wszystkie moje prośby spełni. Dzięki za dzisiaj i teraz wpuszczamy na ekran kogo? Pana Rymowankę. Do zobaczenia, do jutra. Witajcie, drogie dzieci, w kolejnym dniu naszych rekolekcji wielkopostnych w drogę za Jezusem, krok po kroku, z Maryją u boku. Dzisiaj kolejny taki ważny krok, ważna rzecz, żeby iść za Panem Jezusem. Pan Jezus mówi w Ewangelii takie słowa: kto prosi, otrzymuje.
żeby iść za Panem Jezusem, uwaga, trzeba umieć prosić. Trzeba umieć prosić. Zobaczcie, kochani, co my robimy, jak nam czegoś brakuje, coś nam się nie uda, coś nam nie idzie. Co robimy? Kilka rzeczy. Czasami się martwimy. Czasami się złościmy. Czasami rezygnujemy. Nie będę tego robić. Albo narzekamy. A Pan Jezus mówi dzisiaj coś innego. Jak ci nie idzie, jak ci coś brakuje, jak coś potrzebujesz, po prostu proś. Kto prosi, otrzymuje. I to jest taka prosta, ale cudowna lekcja. Prosić. Prosić Pana Boga. Kto prosi, otrzymuje. I o tym właśnie, kochani, jest dzisiejszy wierszyk. Zapraszam na Pana rymowankę. Gdy będzie mi czegoś brakować, Panie Boże, nie będę się złościć. Opowiem Ci o tym po prostu i zaufam Twojej miłości. Gdy spotka mnie coś, czego nie znoszę, po prostu Ci o tym opowiem i Cię o pomoc poproszę. Chcę dziś to wszystkim dookoła ogłosić, żeby iść za Tobą, Panie Jezu, trzeba mieć odwagę Cię o wszystko prosić. Amen. I właśnie, kochani, macie takie jedno zadanko na dziś. Poproś dziś Pana Boga o to, czego Tobie brakuje, żeby iść tą drogą za Nim. Może Ci brakuje cierpliwości, a może Ci brakuje posłuszeństwa rodzicom, a może brakuje Ci modlitwy na co dzień. Poproś o to Pana Boga. To jest zadanie na dziś. Dzięki za dzisiaj, kochani, i do zobaczenia w następnym dniu rekolekcji. Pa, pa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Moi drodzy, jesteśmy w czwartek, w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu. Kolejny krok. Przesuwamy się o kolejne pole. Dzisiaj jest czwartek. I dzisiaj, jak posłuchacie albo przeczytacie słowo, które na dzisiaj jest dla nas przygotowane na tej drodze, to słowo mówi nam o tym, żebyśmy byli wytrwali na modlitwie. I myślę sobie, pewnie pamiętacie taką przypowieść o natrętnym przyjacielu. Też są takie fajne filmy na ten temat. O przyjacielu, do którego przyszedł dawno, dawno niewidziany przyjaciel i nie miał go czym ugościć. I poszedł późno w nocy szukać chleba. Pukał do swojego sąsiada, tamten nie chciał mu otworzyć, a on pukał i robił hałas i mówi, nie mam innego wyjścia. I w końcu mu się udało. I to jest trochę też taka zachęta dla nas, prawda, ciociu? To jest zachęta dla nas, żebyśmy pukali, nieustannie pukali, bo jak będziemy pukać, to te drzwi w końcu nam się otworzą. Zwłaszcza jak będziemy pukać w dobre drzwi. I ja dzisiaj proponuję Wam, moi drodzy, zrobić drzwi. Jeżeli macie jakieś patyczki, to możecie z tych patyczków zrobić drzwi. Zobaczcie, ja zrobiłam takie drzwi, posklejałam te patyczki. Zrobiłam tutaj takie klameczki, nakleiłam. Wyglądają jak drzwi? Mogą być? Jeżeli nie, możecie takie drzwi oczywiście sobie narysować. Tak jak wczoraj mogliście narysować sobie symbol ryby. Tak, na drodze, na piasku, gdziekolwiek. A dzisiaj mamy drzwi, do których pukamy. Do których pukamy. Dzisiaj jest czwartek, moi drodzy. Jak dobrze zapukamy, to wujku, otwórz te drzwi, tak potrzymamy. To zobaczcie, gdzie my powinniśmy przede wszystkim w czwartki pukać? Do drzwi tabernakulum. Pamiętajmy o tym, żeby w czwartki, zwłaszcza w czwartki, adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Żeby przyjść do kościoła na adorację, pobyć z Nim, usiąść. Pan Jezus czeka, chce pobyć sam na sam z nami, nawet bez słów, w ciszy, jak przyjaciel, żeby nas wysłuchać, żeby po prostu pobyć, żeby nie był sam i żebyśmy przyzwyczajali się do tego, że właśnie najpiękniejsze chwile możemy spędzać przed Najświętszym Sakramentem. Do tych drzwi pukać i adorować. Na dzisiaj nasza propozycja dla Was, zadanie, które chcemy Wam zostawić, to jest posiedź w ciszy
przy Jezusie przez 15 minut. Jeżeli macie możliwość, tak jak powiedziała ciocia Marta, idziecie, zabieracie całą rodzinę, idziecie do kościoła. Może w waszym kościele w czwartki na przykład, tak jak w naszym kościele parafialnym, jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Nawet jeżeli nie, to oczywiście też możecie pójść do kościoła, znaleźć sobie miejsce, takie ciche, takie wasze miejsce w domu, gdzieś przy obrazie, przy krzyżu i pobyć z Panem Jezusem. Spróbujcie, ja wiem, że te 15 minut to czasem może być strasznie długo, że my usiądziemy i już po 2 minutach wszystko nas swędzi, w ogóle tutaj i tutaj nam się coś przypomniało i tak dalej, ale myślę, że skoro już jesteśmy na tej drodze, jak widzicie, takiej pustynnej, to jest znowu taki pomysł na ofiarę, na naszą ofiarę, na to, co my możemy dać z siebie, oddać z siebie dla naszego Zbawiciela, żeby Go naśladować, żeby być bardziej tak jak On, żeby też Go poznać wtedy, kiedy do nas przyjdzie. A jutro piątek, kolejna droga krzyżowa. Pamiętajcie o tym, żeby nakleić, jeżeli będziecie na tej drodze, a myślę, że będziecie na drodze krzyżowej, znowu z waszym ukochanym krzyżem, żeby jutro też pamiętać o tym, że krzyż też adorujemy. Tak? Pamiętajmy o tym, zostańmy te 2 dni, ten piątek jest ważny. Do zobaczenia jutro na drodze krzyżowej. Dobrej drogi. Błękamina. Z Panem Bogiem. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.